Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym wtorkowym śniadaniu z RODO. W dniu dzisiejszym mamy bodajże 13 pytań. Postaram się Państwu odpowiedzieć na wszystkie postawione pytania. Jak zwykle uczestników proszę o włączanie się do dyskusji. Jeżeli będą dodatkowe pytania, to oczywiście proszę jak zwykle zadawać je również za pomocą czatu, albo ewentualnie, jeżeli jakiekolwiek wątpliwości nasunęłyby się już po zakończeniu naszego spotkania, to oczywiście drogą mailową na adres punktu kontaktowego bądź bezpośrednio do biura grupy ultrabezpieczenia. W dniu dzisiejszym pierwsze pytanie, na które postaram się Państwu odpowiedzieć, to jest pytanie zadane przez jednego z agentów, czy numer rejestracyjny pojazdu to dane osobowe. Szanowni Państwo, dwa albo trzy lata temu Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w swojej opinii wyraził stanowisko dotyczące rzeczywiście stosowania numeru rejestracyjnego czy uznawania numeru rejestracyjnego jako danych osobowych. W przypadku rzeczywiście, kiedy mamy do czynienia z pojazdem zarejestrowanym na osobę fizyczną, to numery rejestracyjne są jakby przypisane do tej osoby fizycznej, czy też ta osoba fizyczna widnieje w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu. Zatem można uznać, że rzeczywiście numer rejestracyjny to dane osobowe. Jednocześnie na podstawie numeru rejestracyjnego właściwe służby są bez problemu w stanie ustalić właściciela tego pojazdu, czy też użytkownika tego pojazdu w danej chwili. Dla nas, dla naszego bezpieczeństwa, dla naszego spokoju, lepiej, abyśmy uznawali numer rejestracyjny pojazdu jako dane osobowe, chociaż na pierwszy rzut oka oczywiście jest to, mówiąc kolokwialnie, idiotyczne, ponieważ jak najbardziej numer rejestracyjny można byłoby odnieść do samego pojazdu, nie zaś do osoby, do jego właściciela. Mając jednak taką decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, warto mieć na uwadze, aby stosować tą wykładnię tej decyzji i przyjąć, że numer rejestracyjny rzeczywiście może stanowić dane osobowe. Nie zawsze oczywiście tak będzie. W przypadku, kiedy numer rejestracyjny dotyczy pojazdu z floty dużego przedsiębiorcy, czy chociażby dużej firmy transportowej, bądź też towarzystwa leasingowego, to oczywiście już takie stwierdzenie, jednoznaczne sformułowanie, że numer rejestracyjny to dane osobowe, już nie będzie miał odniesienia i nie będzie miał znaczenia prawnego. No niemniej jednak, zanim ustalimy, czy ten pojazd należy do osoby prywatnej, czy też rzeczywiście jest tylko pojazdem należącym do towarzystwa leasingowego, czy do innej floty, to rzeczywiście warto uznać na pierwszy rzut oka, że to są dane osobowe. Przepraszam. Podobna sytuacja odnosi się w przypadku imienia i nazwiska, które otrzymujemy, czy to za pośrednictwem telefonu, czy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie zawsze możemy jednoznacznie stwierdzić, że te dane są chociażby prawdziwe albo należą rzeczywiście do tej osoby, która do nas się zwraca. I też posiadając już te dane osobowe, nie możemy kwestionować od razu, że one są nieprawdziwe. Musimy przyjąć założenie, że jak najbardziej osoba, która nam się przedstawia przez telefon, jako na przykład telemarketer, jako Jan Kowalski, rzeczywiście tym Janem Kowalskim jest. Drugie pytanie. Jak ma się analiza potrzeb klienta do ochrony danych osobowych? O, to temat rzeka i rzeczywiście jak samo APK można byłoby, na samo APK można było poświęcić kolejne spotkanie, całe spotkanie, przynajmniej jedno albo i dwugodzinne, to rzeczywiście wskazać należy, że przetwarzanie danych na potrzeby sporządzenia tej analizy wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Zatem przesłanką legalności przetwarzania jest tutaj obowiązek prawny nałożony na administratora danych. Oczywiście można byłoby mieć wątpliwości w przypadku tych z Państwa, którzy reprezentujecie wiele zakładów ubezpieczeń. Rzeczywiście, czy tworzymy APK dla każdego z podmiotów i stwierdzamy, że administratorem danych osobowych jest dany zakład ubezpieczeń, czy najpierw przygotowujemy analizę potrzeb klienta, a dopiero potem odnosimy ją do danego zakładu ubezpieczeń, do danej oferty, do danego produktu. Oczywiście w związku z tym, że posiadamy klauzule informacyjne, o których mowa w artykule 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia ogólnego ochrony danych osobowych, warto zawsze mieć je pod ręką i w taki sposób ewentualnie podsuwać klientowi, aby mógł się z nimi zapoznać. Oczywiście wątpię, że ktokolwiek będzie chciał to zrobić. No niemniej jednak zgodnie z przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń warto zwrócić uwagę, że taki jest nasz obowiązek, aby przedstawić informacje o nas jako o agencie, jakimi ofertami, jakich zakładów ubezpieczeń dysponujemy. Zatem przy okazji można zwrócić uwagę, że rzeczywiście te klauzule informacyjne znajdują się gdzieś tam na stole, na biurku i bardzo proszę się z nimi zapoznać. Oczywiście nie możemy również zapomnieć o tym, aby przedłożyć klauzulę informacyjną grupy Ultra Ubezpieczenia. Jest to dla nas z punktu widzenia naszych interesów jako administratora danych, jako grupy Ultra Ubezpieczenia najważniejsze. Kolejne pytanie, jeszcze nie skończyłem, bo rozgadałem się a propos APK, może odnieśmy się bezpośrednio do ochrony danych osobowych. Czyli przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji mamy, czyli jest to realizowanie przepisu prawa. Zatem żadnej dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do dokonania analizy potrzeb klienta nie potrzebujemy. Co w przypadku, kiedy będziemy przeprowadzali taką analizę potrzeb klienta w systemie informatycznym któregoś z zakładów ubezpieczeń, bo przecież towarzystwa ubezpieczeniowe rzeczywiście, czy zakład ubezpieczeń, takie nam kalkulatory, takie formularze APK oferują. A w tym momencie od razu możemy mieć pewność, że administratorem danych osobowych będzie oczywiście ten oferujący właściwy kalkulator, zakład ubezpieczeń. Zatem jak się ma analiza potrzeb do ochrony danych osobowych? Można powiedzieć, że przepis artykułu 8 w odniesieniu do przepisów rozporządzenia ogólnego ochrony danych osobowych jest spójny i nie mamy tutaj żadnych przepisów kolizyjnych, o które musielibyśmy się martwić. Kolejne, trzecie pytanie. Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być ustna? Generalnie jak najbardziej tak, szanowni państwo. Może być zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona ustnie, ponieważ nie zostało jednoznacznie określone ani w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych, ani w naszej ustawie o ochronie danych nie została określona forma, w jakiej powinniśmy tą zgodę odbierać. Natomiast przepis rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych wyraźnie mówi, żeby administrator danych był w stanie wykazać posiadanie zgody. Zatem ciężko byłoby tutaj stwierdzić, że istnieje możliwe, czy jest możliwe wykazanie posiadania zgody w momencie, kiedy ona została wyrażona jedynie ustnie. Dlatego naprawdę lepiej jest ją odbierać w formie pisemnej na wzorze, który jest obecnie w grupie ultra stosowany. Dlatego gorąco zalecamy do rzeczywiście każdorazowego odbierania takiej zgody, ponieważ nam zapewnia to rzeczywiście przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych w sytuacji, o których już mówiłem na jednym z poprzednich śniadań, czyli możliwość przekazywania nowych informacji o nowych produktach, utrzymania więzi z klientem, tak aby można było w kolejnym roku podpisać nową polisę. Czyli generalnie, na dzień dobry oczywiście taka zgoda może być ustna, można uznać, że ona została wyrażona. Pamiętajmy o tym, że tylko tutaj nie mylimy z domniemaniem wyrażenia zgody. Domniemanie wyrażenia zgody byłoby dobrym przykładem w sytuacji, w której wchodzimy do pomieszczenia, w którym jest monitoring, a nie mamy żadnej informacji o tym monitoringu. Wtedy istniałoby domniemanie zgody na przetwarzanie wizerunku. W momencie, kiedy mamy wywieszony logotyp z informacją obiekt monitorowany, plus oczywiście informacja, krótka klauzula kaskadowa, bądź też pełna klauzula informacyjna, o której mowa w artykule 13 RODO, wtedy rzeczywiście już nie ma żadnego domniemania wyrażenia zgody. Osoba, która wchodzi na monitorowany teren, widząc ostrzeżenia, że ten obiekt jest monitorowany, rzeczywiście godzi się już świadomie z takim wejściem. Natomiast niestety bywa różnie, jeżeli chodzi o klientów. Rzeczywiście w niektórych niekorzystnych dla siebie sytuacjach mogą wyprzeć się wyrażonej wcześniej zgody ustnie. Czyli każdorazowo, gdybyśmy chcieli odbierać taką zgodę ustną, musielibyśmy zawsze robić to przynajmniej w towarzystwie jeszcze dwóch świadków,
tak aby potem ewentualnie w przypadku jakiegokolwiek roszczenia czy dochodzenia moglibyśmy odebrać oświadczenia pisemne tychże świadków o tym, że taka zgoda została wyrażona ustnie. A zatem o wiele większe problemy i nie jest to w ogóle potrzebne, jeżeli chodzi o nasze wymagania i nasz system ochrony danych osobowych. Odbieramy je na takich formularzach, jakie zostały Państwu przygotowane i są dostępne oczywiście również w portalu. Kolejne pytanie, czwarte. Czy na stronie www. mam umieścić klauzulę RODO? Moi agenta, czyli tutaj było takie domniemanie, że agent posiada swoją własną stronę internetową, ma na niej różne informacje, różne oferty, może prowadzić na niej jakiś newsletter albo gromadzi sobie bazę potencjalnych klientów albo ma jakąś bazę najczęściej zadawanych pytań. No już nie wchodzimy tutaj może w szczegóły. Jak najbardziej pamiętajmy o tym, że każdy z nas w momencie, kiedy przetwarza dane osobowe nie w układzie, dla którego grupa Ultra jest współadministratorem, wówczas oczywiście musi umieścić klauzulę RODO, czyli domniemuje, że klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych, o której mowa w artykule 13 ust. 1 i 2, umieszcza na swojej stronie www. W momencie, kiedy agent ma swojego inspektora ochrony danych, oczywiście przypominam, że dla grupy Ultra funkcję tą pełnię ja, czyli tam w przypadku umieszczenia tylko i wyłącznie klauzuli informacyjnej o administratorze danych jako o grupie Ultra Ubezpieczenia i o każdym z agentów jako współadministratorze, jak najbardziej należy wpisać moje dane osobowe. A to wynika z kolei z ustawy o ochronie danych osobowych, gdzie wyraźnie w artykule 10 jest, przepraszam, w 11 jest wpisany przepis, który nakazuje umieszczenie danych, o których mowa, czyli w poprzednim artykule 10, czyli imię, nazwisko, adres mailowy albo numer telefonu kontaktowego do inspektora ochrony danych. Także jak najbardziej umieszczamy te informacje, dokładnie taką klauzulę, jaką możemy pobrać z naszego portalu. Natomiast w przypadku, kiedy Państwo macie swoją stronę, niezupełnie jakby wskazując na to, że jesteście współadministratorem grupy Ultra, no to oczywiście wówczas musicie umieścić analogiczną klauzulę informacyjną, w której wskazujecie siebie jako chociażby osobę prowadzącą działalność gospodarczą, czy też jeżeli mamy formę spółki, no to spółkę, w której wskazujecie właściwego administratora danych osobowych oraz te wszystkie informacje, które dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych. Także jak najbardziej musi być taka informacja podana. Oczywiście w niektórych sytuacjach, gdzie chcemy umieścić tylko klauzulę informacyjną, o której wspominałem, czyli dla grupy Ultra Ubezpieczenia, może jak najbardziej wstawić link do strony Ultra Ubezpieczenia, gdzie ta klauzula informacyjna zawsze jest aktualna. Jeżeli będziemy planowali oczywiście jakieś drobne zmiany, to co mówiliśmy na przedostatnim bodajże Ultra Akademii, tak jak mówił Pan Marek, gdybyśmy coś zmieniali, to oczywiście zostaniecie Państwo odpowiednio wcześniej powiadomieni, żeby jakby nie było rozbieżności między tymi klauzulami, które są stosowane u agentów, a inaczej w centrali. Także klauzule jak najbardziej musimy umieszczać. Przypominam również Państwu, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Państwa strony, jako strony agentów, proszę kierować jakieś zapytania do naszego punktu kontaktowego. Zawsze Państwu pomożemy, jeżeli chodzi o dostosowanie tych zapisów do wymogów rozporządzenia. Kolejne pytanie, czy można stworzyć bazę zgód? Tak, Szanowni Państwo, pracujemy nad tym i o tym też mówiliśmy na przedostatniej Ultra Akademii. Planujemy, czy pracujemy nad, czy testujemy pewne rozwiązanie informatyczne, które pozwalałoby każdemu z agentów na sprawdzenie, czy grupa Ultra Ubezpieczenia posiada pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych danego klienta. Zatem nie musielibyśmy w cudzysłowie znęcać się nad każdym klientem, żeby weryfikować, czy rzeczywiście już taką zgodę od niego odebraliśmy. Wystarczy dla nas, dla grupy, dla współadministratorów, wystarczy jedna zgoda na przetwarzanie danych w tym właśnie naszym wspólnym celu. Także możemy stworzyć, jeżeli będziecie Państwo czuli potrzebę, żeby to zrobić jak najszybciej, to oczywiście
uruchomimy do testów te skrypty wcześniej, natomiast jesteśmy w stałym jakby kontakcie z naszym głównym informatykiem, tak to nazwijmy, czy z panem Robertem, i rzeczywiście powoli te rozwiązania testujemy, zastanawiamy się, jak wprowadzić nowe narzędzie, które będzie bardzo proste do użycia, które nie będzie od państwa wymagało jakby kolejnego, nie będzie stanowił kolejnego uciążliwego obowiązku. Chcielibyśmy, aby rzeczywiście to narzędzie ułatwiało, a nie utrudniało. Chociaż może się wydawać w niektórych sytuacjach, że lepiej po prostu podłożyć klientowi zgodę do podpisu i nie przejmować się, że ona została, czy też nie została wydana. Natomiast zastanawiamy się właśnie, czy ewentualnie takim zgodom nadawać identyfikatory, tak żeby ewentualnie można było potem przy odpowiedniej dokumentacji umowy ubezpieczenia, czy gdzieś na polisie wpisywać ID tej zgody, tak żeby centrala potem wiedziała, jakie są, że ta zgoda została zarejestrowana, żeby nie trzeba było ponownie jej tej zgody odszukiwać. Oczywiście rozważamy takie założenie, aby w przypadku, kiedy nie ma takiej zgody, agent, który dokonuje zawarcia umowy ubezpieczenia, żeby rzeczywiście taką zgodę był zobowiązany przekazać klientowi, klient podpisuje taką zgodę i następnie agent skanuje ją i wprowadza do systemu. A papierowa dokumentacja krąży dalej tak jak dotychczas. Natomiast w tym momencie no, trudno powiedzieć, żeby ten klient nagle znalazł się w drugim końcu gdzieś powiedzmy obszaru funkcjonowania naszej grupy ultraubezpieczenia, ale może się okazać, że rzeczywiście no, gdzieś tak się zdarzy i wówczas już ta zgoda nie będzie potrzebna. Pamiętajmy również sytuację o tym, że mielibyśmy informację od razu o fakcie chociażby odwołania zgody albo wniesieniu żądania skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania albo złożenia samego sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. Także byłoby to rozwiązanie dla nas może nie najgorsze, natomiast no jest rozważane, tylko pamiętajmy o tym, że to są olbrzymie ilości danych osobowych. I każdy system informatyczny, w którym przetwarzamy taką olbrzymią ilość danych osobowych, rzeczywiście musi być właściwie zabezpieczony i musimy mieć tą pewność, że nie dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych. Także bawimy się zabawkami, które są z jednej strony niebezpieczne, ale musimy przeprowadzić właściwie analizę ryzyka, a w zasadzie ocenę skutków dla ochrony danych osobowych, ponieważ takiego kontekstu przetwarzania jeszcze nie posiadamy, aby rzeczywiście nie doszło do potencjalnego chociażby ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Kolejne pytanie. Czy można nagrywać wizję i dźwięk podczas wizyty klienta? Szanowni Państwo, jest to praktyka, która rzeczywiście u niektórych agentów ma miejsce. Przynajmniej znam dwa takie podmioty. No, jeden to ubezpieczenie, drugi to akurat biuro rachunkowe, gdzie rzeczywiście te wizyty, te rozmowy, te przedstawianie ofert rzeczywiście, czy w ogóle rozmów z klientami jest rejestrowane i to w postaci monitoringu i oczywiście zapisu audio. Teoretycznie nie ma takiego zakazu. Przepisy też nie mówią o tym, że można to robić. A więc mamy tutaj tą sytuację, jeżeli chodzi o nagrywanie dźwięku, rzeczywiście taką nie do końca pewną. Zatem co musimy zrobić, żeby legalnie móc zapisywać taką rozmowę? Po pierwsze, powiadomić o tym klienta przed oczywiście rozpoczęciem rozmowy i jednocześnie jakby w wizualny sposób umieścić informację o tym, że taki zapis monitoringu i audio, i wideo jest stosowany. Oczywiście, jeżeli taka potrzeba u Państwa będzie, to bardzo prosimy znowu o kontakt, przygotujemy stosowne klauzule informacyjne, bo tutaj rzeczywiście ta klauzula, którą mamy, nie obejmuje faktu rejestracji dźwięku. Sytuacja, jeżeli chodzi o rejestrację dźwięku, również będzie wymagała, Szanowni Państwo, odebrania zgody od naszych pracowników, jeżeli takowych również mamy. Także jak najbardziej można w określonych sytuacjach nagrywać dźwięk i to znowu jest ze względu na postępowanie dowodowe albo jakiekolwiek uchronienie się przed roszczeniami naszych klientów. Bardzo często klient go mówi, potem zapomina i nagle próbuje na nas rzucić swoje błędy. Wtedy rzeczywiście taki zapis może
może być dla nas dowodem. Ale musimy pamiętać o tym, aby legalnie móc taki zapis wykorzystać, czyli wcześniej rzeczywiście jakby otrzymać zgodę na jego rejestrację. A tą zgodą będzie nic innego jak stosowne klauzule informacyjne. Dodatkowo można byłoby się pokusić o to oczywiście, żeby odebrać taką klauzulę zgody na piśmie. Niemniej jednak w niektórych sytuacjach mogłoby się okazać, że to zniechęci całkowicie naszych klientów do kontaktu z nami. Natomiast jeżeli odpowiednio wytłumaczymy klientowi, dlaczego jest ten dźwięk nagrywany, jaki jest tego powód, to oczywiście jak najbardziej myślę, jest to do wytłumaczenia. Gdyby jednak ktoś kategorycznie odmówił, a dalej nie chcemy jakby tracić klienta, to oczywiście dobrze byłoby, żeby istniała techniczna możliwość wyłączenia na ten czas rozmowy samego zapisu audio. Ale to już kwestia jest oczywiście dokładnego jakby przeanalizowania konkretnych sytuacji. Kolejne pytanie. Co się stanie, jeśli zgubię kopię polisy lub innego dokumentu? Co się stanie? Teoretycznie będzie nieszczęście. Będzie tak zwane naruszenie ochrony danych osobowych w postaci utraty danych. Z podejrzeniem, że rzeczywiście może dojść w najbliższej przyszłości do naruszenia w postaci bezprawnego ujawnienia danych, które na tych dokumentach się znalazły. Po pierwsze, procedury opisane w księdze polityk oczywiście odnoszą się do takiej sytuacji. W momencie, kiedy zginie jakakolwiek dokumentacja, która zawierałaby dane osobowe, czy to będą jakieś dokumenty związane z zatrudnieniem, czy to będą dokumenty związane z produkcją, jakiekolwiek dokumenty, czy będą dane osobowe. I też nieważne, szanowni państwo, czy to będzie kopia, czy to będzie oryginał. Pamiętajmy o tym. Tu dla danych osobowych nie ma znaczenia forma jakby autentyczności dokumentu, tak, czy własnoręczności podpisu. Dla nas istotne jest to, że to są dane osobowe. W tym momencie, jeżeli taki dokument zginie, zostanie zagubiony, niezwłocznie prosimy o poinformowanie bezpośredniego przełożonego, najlepiej oczywiście pana Marka, jako prezesa spółki, czyli zawiadomienie centrali i zawiadomienie bezpośrednio mnie. Jeżeli oczywiście zapomnicie państwo o mnie, no to oczywiście centrala poinformuje mnie o tym, że takie naruszenie miało miejsce. I od tego momentu, szanowni państwo, liczymy 72 godziny. Prowadzone przeze mnie postępowanie i czynności wyjaśniające będą zmierzały do ustalenia, czy to naruszenie skutkowało naruszeniem praw i wolności osób, których dane dotyczą i wymagane w związku z tym zgłoszenie tego naruszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy też nie. I oczywiście bardzo często okazuje się, że różne incydenty, które mają miejsce na co dzień, bo mają, nie noszą znamion naruszenia, które by rzeczywiście wymagało bezpośredniego zgłoszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ale nie można jakby samodzielnie decydować o takim zakwalifikowaniu incydentu. Czy to będzie naruszenie, czy to będzie tylko jakieś tam zdarzenie noszące znamiona podwyższonego ryzyka. W takiej sytuacji oczywiście musimy dokumentować, musimy przeprowadzić, sporządzić odpowiednie protokoły, odebrać wyjaśnienia, ponieważ może okazać się, że w ciągu tych 72 godzin zamkniemy całe postępowanie. Wyjaśnimy sobie to, co mieliśmy rzeczywiście, jakiekolwiek wątpliwości, czy zostały przez przypadek zniszczone w niszczarce, czy wyrzucone przez przypadek do śmietnika i stamtąd wyrzucone na wysypisko, czy też ktoś rzeczywiście przez przypadek wziął dokumenty nienależące do niego. Różne mogą być sytuacje, ale ustalamy zawsze powód, staramy się przynajmniej ustalić powód takiego incydentu, takiego naruszenia i na tej podstawie wprowadzamy czynności korekcyjne, czyli staramy się znaleźć rozwiązanie, które w przyszłości wyeliminuje możliwość takiego ponownego wystąpienia takiego incydentu czy też naruszenia. Dlatego też najważniejsze jest stosowanie tej procedury poinformowania centrali. Ja bym zawsze prosił o to, żeby również informować niezwłocznie mnie, ponieważ no, ułatwia mi to jakby potem też skraca tą ścieżkę decyzyjną, a jednocześnie pozwala mi niezwłocznie podjąć te czynności. Także to jest najważniejsza procedura, czyli poinformowanie. Natomiast gdyby doszło do
stwierdzenia, że mamy do czynienia z naruszeniem, to oczywiście zgłosimy takie naruszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jak Państwo wiecie, jest to w załącznikach do Księgi Polityk. Taki wzór zgłoszenia zajmuje 5 stron A4, wypisuje się bardzo szczegółowo na wszystkie okoliczności tego naruszenia, rozmiar, kogo dotyczyło, kto w tym uczestniczył, jakie były przez nas określone powody, jakie skutki są domniemane tego naruszenia, także to wszystko opisujemy. No i wtedy oczywiście Urząd Ochrony Danych Osobowych albo przyjdzie do nas na kontrolę, albo już na podstawie złożonych przez nas informacji może stwierdzić naruszenie, które będzie skutkowało nałożeniem kary administracyjnej. No i wtedy niestety będzie trzeba będzie taką karę uiścić. Ale może stać się też tak, że nie przesyłamy informacji o naruszeniu, ponieważ stwierdziliśmy, że incydent nie nosił znamion naruszenia. W związku z powyższym zgromadzoną dokumentację wprowadziliśmy do systemu, odnotowaliśmy, że incydent miał miejsce, ale naruszeń nie było. Po tygodniu, 2 albo 3 okazuje się, że dokument, który zaginął, nagle pojawił się na Instagramie, na Facebooku, gdziekolwiek i wszyscy, cokolwiek chciał, to mógł się z tym dokumentem zapoznać, czyli doszło do naruszenia. W tym momencie nikt nam nie zarzuci, że nie podjęliśmy wcześniej żadnych czynności. My te czynności podjęliśmy, ale na podstawie posiadanych przez siebie informacji i przeprowadzonych czynności nie stwierdziliśmy, aby takie naruszenie miało miejsce. I sam fakt, że dokument gdzieś wypłynął, będzie kolejnym odrębnym zupełnie incydentem, traktowanym całkowicie na podstawie innych przesłanek, a więc nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych. Oczywiście za takie ujawnienie będzie wówczas odpowiadać ta osoba, która takiego ujawnienia dokonała, ta, która opublikowała zaginiony dokument na Facebooku albo na Instagramie. Często niestety zdarzało się też tak, i to było bardzo fajne rozwiązanie, że osoby, które znalazły jakieś dokumenty w dziwnych miejscach, na śmietnikach, gdzieś na wysypiskach, rzeczywiście oddawały taką dokumentację do organów ścigania. Pamiętam, w Olsztynie mieliśmy taką sytuację ponad 10 lat temu, gdzie w pobliżu torów przejazdu kolejowego na zatorze, w pobliżu torów znaleziono przy śmietniku, przy jakichś kontenerach akta, jakieś akta, nie tyle osobowe, ale akta, które zawierały dane osobowe dotyczące listy płat, wynagrodzeń. Okazało się, że znalazca zebrał te dokumenty, które widział, że są rzeczywiście, które zawierają dane osobowe, zaniósł na policję. No i to było jakby najfajniejsze rozwiązanie, najlepsze, co można było zrobić. Ale oczywiście nie możemy liczyć na to, że ktoś znajdzie nasze dokumenty i odniesie na policję, a policja nam je przekaże. Może się okazać, że niestety automatycznie będzie wszczęte postępowanie, chociażby z przepisu karnego dotyczącego naruszeń dotyczących dokumentów, czyli przestępstwo przeciwko dokumentów. Nie pamiętam, jak to był rozdział kodeksu karnego, chyba artykuł zaczyna się od 270. Kolejne pytanie, szanowni Państwo. Czy baza klientów na telefonie to dane osobowe? Tak, szanowni Państwo, jak najbardziej. Jeżeli wpiszemy dane kontaktowe, czyli to, co nam umożliwia chociażby zwykły Android, mamy imię, nazwisko, stanowisko, adres mailowy, numer telefonu domowego, służbowego, innego, to jak najbardziej już będą to oczywiście dane osobowe. Pamiętajmy o tym, że zgodnie z artykułem 4 RODO już samo imię, nazwisko to dane osobowe. Zatem jeżeli wpisujemy już Jan Kowalski i numer telefonu, to już mamy dane osobowe. Chociażby imię, nazwisko, no bo numer telefonu może być telefonem jak najbardziej służbowym. Ale jeżeli będzie to telefon prywatny, no to jest to kolejna dana osobowa. Jeżeli wprowadzimy adres mailowy, podobnie jak z numerem telefonu, jeżeli będzie adres mailowy prywatny, to będą dane osobowe. Jeżeli będzie to adres mailowy służbowy, to w przypadku, kiedy będzie ten login, ta część przed małpką będzie zawierała imię i nazwisko, to również będą to dane osobowe. Czyli na przykład jan.kowalski@ultraubezpieczenia.pl. To wtedy oczywiście taki adres mailowy również stanowi dane osobowe. Zatem musimy właściwie zabezpieczyć telefon przed ewentualnym naruszeniem. W tej sytuacji najlepiej jest stosować szyfrowanie telefonu, które umożliwia nam system Android. To jest, jeżeli mnie pamięć nie myli, aplikacja Mój Safe. Tam możemy rzeczywiście zabezpieczyć wszystkie dane osobowe. Jeżeli chodzi o iPhone, to oczywiście iPhone
są jakby systemowo całe szyfrowane, a więc w dodatkowej aplikacji stosować nie musimy. Natomiast musimy zabezpieczyć dostęp osób niepowołanych do telefonu, czyli może nie tyle sam zygzak, którym blokujemy dostęp do systemu, ale lepiej PIN albo najlepiej hasło. Oczywiście byłoby to trudne i niewygodne, ale powinniśmy takie rozwiązania, im większą mamy bazę, im bardziej zależy nam na jej zabezpieczeniu, to oczywiście powinniśmy stosować jak najwyższe środki ostrożności. Dobre byłoby pytanie, kto z Państwa stosuje jakikolwiek system antywirusowy, tak zwany, zainstalowany na komputerze. Czy ktoś z Państwa zainstalował na przykład ESET, jakiś tam mobile albo rozwiązania innych firm? Niewielu, prawda? Nie myślimy o tym. Oczywiście, o ile komputery zabezpieczamy, to stało się już normą, że oczywiście w Windowsie mamy wbudowane systemy antywirusowe, czy firewallowe, czy ogólnie nazywajmy to Internet Security. O tyle w telefonach rzeczywiście jeszcze potrafimy o tym zapomnieć, a zdarzają się niestety sytuacje, pojawiają się w mediach informacje o tym, że nawet w sklepie Google zdarzają się aplikacje, które są aplikacjami szpiegującymi, które pozwalają na przejęcie kontroli nad telefonem i przeanalizowanie jego zawartości, łącznie z zebraniem wszystkich zdjęć, wszystkich kontaktów, które zostały w nim zapisane. Dlatego warto byłoby zwrócić uwagę na to, żeby zabezpieczyć telefon no, analogicznie jak komputer. Wielu z Państwa na pewno korzysta z poczty również na telefonie komórkowym, czyli macie Państwo, chociażby w przypadku Androida, zespolone konto Gmail na telefonie komórkowym i na komputerze. A wówczas te dane oczywiście się synchronizują, natomiast pamiętajmy, że też te dane będą wtedy łatwiejsze do utracenia. W przypadku, kiedy ktoś nam zabierze telefon, to wszystkie maile, które mamy prywatne, oczywiście mówię na poczcie Gmail, również zostaną skradzione, czy ktoś uzyska do nich dostęp. Pamiętajmy również o tym, że nie powinniśmy stosować rozwiązań typu właśnie Gmail do naszych działań służbowych. Pamiętajmy o tym, że przetwarzanie danych osobowych na polecenie administratora odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych albo innego instrumentu prawnego, który będzie zawierał te informacje, o których mowa z kolei w artykule 28 ustęp 3 RODO, czyli opisujących zasady powierzenia przetwarzania danych, a więc przetwarzania na polecenie administratora danych. Tutaj rzeczywiście nie uzyskamy takiego instrumentu w regulaminie darmowej poczty Gmail, ani też nie uda nam się zawrzeć skutecznie umowy powierzenia przetwarzania danych, ponieważ nie jest to oferta skierowana do przedsiębiorców. Kolejne pytanie. No właśnie, jak zwykle biuro zadaje mi trudne pytania. Nie wiem, czy rzeczywiście ktoś z Państwa je przesyła, czy rzeczywiście to akurat ktoś od nas ma takie swoje pytania. Kolejne pytanie, 9. Dokąd tuta nocą jesz? Szanowni Państwo, jesz jest zwierzęciem nocnym, więc nocą pewnie szuka jedzenia albo spotyka się w celach towarzyskich z innymi jeżami. Także myślę, że to pytanie jest proste. Z poprzedniego naszego spotkania, szanowni Państwo, nie udało mi się ustalić, gdzie jest Nemo. Także niestety jeszcze tej odpowiedzi na to pytanie nie znam, ale przejdźmy do następnego pytania. Pytanie 10. Czy po zwolnieniu pracownika muszę odwołać mu upoważnienie do przetwarzania danych? Nie, szanowni Państwo. Zgodnie z przyjętym systemem ochrony danych osobowych nadawane upoważnienie jest tylko na czas wykonywania obowiązków służbowych, czyli na czas obowiązywania umowy o pracę, umowy cywilnej, kontraktu, umowy zlecenia, umowy o dzieło, jakkolwiek oczywiście sobie ją nazwiemy, czy też na czas obowiązywania czy wykonywania wolontariatu, czynności, czy praktyki albo odbywania stażu. Także w momencie, kiedy kończymy tą umowę zasadniczą, to ta umowa akcesoryjna, którą jest przetwarzanie na polecenie administratora danych, a zatem upoważnienie do przetwarzania danych osobowych naszego pracownika, zleceniobiorcy, wykonawcy, stażysty, wolontariusza, przestaje obowiązywać. Z automatu my tylko musimy otrzymać informację od Państwa,
który z pracowników, z jaką datą ma zostać zwolniony. Wtedy w systemie odnotowujemy automatycznie zwolnienie takiego pracownika, żeby po pierwsze odnotować właśnie systemowo datę odebrania upoważnienia albo uprawnień, jeżeli chodzi o systemy informatyczne, a także, żeby po prostu nam z odpowiednią datą przesunął się do pracowników zwolnionych. Ale to już a propos mówiąc aplikacji IDP, to na pewno wiecie Państwo, o co chodzi. Kolejne pytanie, 12. Co zrobić po zauważeniu, że wysłałem dane, czy chyba dane osobowe, niewłaściwemu adresatowi? Jest to bardzo częsty incydent, bardzo częste zdarzenie, które jakby wynika z napłoku spraw, które możemy realizować. Czasami wykonujemy tak wiele podobnych czynności, chociażby taką wysyłkę dokumentów do różnych odbiorców, że może się okazać, że rzeczywiście wyślemy załącznik nie do właściwego odbiorcy. Co wtedy zrobić? No, szanowni Państwo, po pierwsze, no, oczywiście musimy, podobnie jak w procedurze omówionej wcześniej w przypadku zaginięcia dokumentu, poinformować centralę i poinformować mnie o tym. Następnie niezwłocznie wysyłamy informację temu nieprawidłowemu adresatowi o fakcie pomyłki. Prosimy go oczywiście o niezwłoczne usunięcie tej wiadomości, którą od nas otrzymał. A my już będziemy analizować w zależności od tego, co ten mail zawierał, czy powinniśmy rozpocząć taką procedurę typową dla naruszenia, czy też stwierdzimy, że wysłane dane osobowe nie spowodowały naruszenia, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia ogólnego ochrony danych osobowych. Niemniej jednak dobrym zabezpieczeniem byłoby oczywiście stosowanie dedykowanych systemów, które pozwalałyby każdej osobie na wprowadzanie danych bezpośrednio do systemu i umożliwiając jednocześnie usunięcie z ich systemu. Załóżmy te systemy, które mamy od niektórych ubezpieczycieli. Wprowadzamy do programu dane, jakiś dokument, ale okazuje się po stwierdzeniu, jeżeli był to błąd, no to oczywiście możemy dany załącznik podmienić na właściwy. To jest chyba najlepsze rozwiązanie. I wtedy oczywiście żadnego naruszenia nie ma. Jest oczywiście incydent, ale naruszenia nie ma. Natomiast w przypadku, kiedy wysłalibyśmy dużą ilość danych osobowych niewłaściwemu adresatowi i tym bardziej adresat ten stwierdziłby naruszenie, bo oczywiście ma do tego prawo, to pamiętajcie Państwo, że na podstawie artykułu 304 KPK, czy Kodeksu Postępowania Karnego, może zgłosić właściwym organom ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a takowe naruszenie jest traktowane jako przestępstwo. Także musimy, szanowni Państwo, mieć na uwadze, że rzeczywiście wysyłanie maili jest w niektórych sytuacjach niebezpieczne. Czyli zawsze powinniśmy dwukrotnie sprawdzać adresata albo wybierać go z książki adresowej, którą posiadamy w naszym systemie pocztowym. Czyli na przykład nasz agent pocztowy, czyli Outlook, załóżmy, ma wbudowaną książkę adresową i tylko na podstawie tej książki wysyłamy właściwym odbiorcom właściwe wiadomości. Ale równie dobrze możemy kliknąć jeden test niżej i wybrać innego odbiorcy i w ten sposób się pomylić. Oczywiście powinniśmy wtedy stosować tą samą procedurę, czyli poprosić o usunięcie tych danych i rzeczywiście odnotować tylko taki incydent. Pamiętajmy też o tym, bo zapomniałem wspomnieć o pewnej procedurze w związku z zagubieniem dokumentacji. Musimy mieć świadomość, szanowni Państwo, że niezwłocznie informujemy osoby, których naruszenie dotyczyło, o fakcie tego naruszenia, jeżeli oczywiście ono skutkowało ryzykiem naruszenia praw i wolności tych osób. A w związku z powyższym to też jest oczywiście obowiązek już centrali, czy też mój jako administratora, jako inspektora ochrony danych, aby przygotować administratorowi stosowne pismo, które będzie wówczas skierowane do właściwego adresata, o tym właśnie informujące, że przez przypadek, przez pomyłkę w wyniku natłoku spraw wysłaliśmy dane osobowe niewłaściwemu odbiorcy. Dlatego zwracajmy uwagę na to, że takie proste rzeczy również czasami mogą stanowić przesłankę do tego, że Urząd Ochrony Danych Osobowych zainteresuje się nami i nie daj Boże jeszcze zechce do nas przyjechać w nasze piękne mazurskie strony. Kolejne pytanie już przedostatnie, szanowni Państwo. Co zrobić, kiedy klient żąda prawa do bycia zapomnianym?
Procedura analogiczna, informujemy o tym centrale, informujemy o tym mnie. Także, Szanowni Państwo, my jesteśmy od tego, żeby rzeczywiście zweryfikować, w jakim zakresie dane prawo przysługuje danemu klientowi. Pamiętajcie Państwo z naszych szkoleń ogólnych dotyczących ochrony danych osobowych o zakresie przedmiotowym i podmiotowym praw osób, których dane dotyczą, które zostały opisane w artykułach od 15 do 21 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych. Nic innego jak stosowanie wniosków, które są załącznikami do księgi polityk. Do każdego prawa mamy stosowny wniosek. No, w niektórych przypadkach na jednym wniosku stosujemy połączenie dwóch, a nawet trzech praw, ale to wynika z ich z kolei budowy prawnej, czyli możliwe jest umieszczenie na jednym wniosku, skorzystanie z kilku praw. Nie ma sensu tworzyć większej biurokracji, jeden wniosek wystarczy zatem do złożenia kilku żądań. Ale pamiętajmy o tym, że zgodnie z przepisami RODO tak naprawdę każdemu klientowi, każdej osobie, której dane przetwarzamy, przysługuje prawo, każde, które zostało opisane w RODO, przyznane mu na mocy RODO. A zatem przede wszystkim, jeżeli klient nie będzie chciał wypełnić żadnego wniosku, a jedynie wyśle nam maila albo zadzwoni, jeżeli zadzwoni, to musimy oczywiście zweryfikować jego tożsamość. Nie możemy bowiem zaufać w tym wypadku na słowo, że akurat ktoś jest Janem Kowalskim i żąda usunięcia wszystkich jego danych osobowych, a być może po prostu ktoś sobie robi zwykłe żarty. Wtedy możemy jak najbardziej żądać potwierdzenia w jakikolwiek sposób danych osobowych, ale o tym też właśnie mówiliśmy na jednym z naszych wcześniejszych spotkań. Zatem przede wszystkim, jeżeli klient prześle nam takiego maila, to oczywiście takiego maila przesyłamy na punkt kontaktowy i do centrali, jak nie, no to ja oczywiście do centrali prześlę, jeżeli Państwo zapomnicie o mnie, to oczywiście centrala prześle do mnie. Także tutaj nie powinno być problemu, zawsze pamiętajmy o tym, że musimy w takim przypadku działać wspólnie. Wówczas ustalamy, co możemy z danym prawem zrobić, w tym wypadku z prawem do bycia zapomnianym, czy rzeczywiście klient może z takiego prawa skorzystać. Jeżeli może, to przygotowujemy, mówiąc najprościej, informatycy przygotują wersję informatyczną, czyli usuną te dane w odpowiednim terminie. Natomiast inspektor ochrony danych, czyli ja, przygotuję właściwą odpowiedź do tej osoby, że dane zostały usunięte i rzeczywiście prawo przysługujące na mocy RODO zostało zrealizowane. Natomiast oczywiście dokumentujemy każde prawo, każdy wniosek złożony w trybie określonym w RODO. Jest rejestrem takich wniosków, także oczywiście prawo do bycia zapomnianym jak najbardziej będzie miało miejsce, ale dla naszych celów roszczeniowych czy ochrony przed roszczeniami będziemy oczywiście tą informację o zrealizowaniu prawa przechowywać przez okres 3 lat. Po to, aby osoba, której dane dotyczą, nie mogła zarzucić nam, że tego prawa nie zrealizowaliśmy. Także tylko jej imię, nazwisko zostanie w naszym rejestrze zachowane przez okres 3 lat, natomiast następnie zostanie automatycznie zanonimizowane. I ostatnie pytanie w dniu dzisiejszym. Czym różni się zbiór danych osobowych od procesu przetwarzania? Bardzo dobre pytanie, Szanowni Państwo. Pod rządami starej ustawy o ochronie danych osobowych, czyli ustawie 97 roku, podstawową jednostką, o której zawsze mówiliśmy, jeżeli chodzi o dane osobowe, był zbiór danych osobowych. Zbiór mógł być usystematyzowany, musiał być w jakiś sposób usystematyzowany, aby możliwe było wyszukiwanie danych według określonej kategorii. Czyli na przykład po jakiejś tam dacie, po jakimś imieniu, nazwisku, czy po liczbie porządkowej, czyli jakąś strukturę, jakąś budowę musiał taki zbiór mieć. Przykładem zawsze mówiliśmy, były powiedzmy listy płac. Lista płac jest jak najbardziej zbiorem danych osobowych, ale w przypadku, kiedy taką listę płac pocielibyśmy na paseczki, i te paseczki wrzucimy do worka i jeszcze wymieszamy, to taki woreczek z takimi danymi to już nie jest zbiór danych osobowych. No ale to było pod rządami starej ustawy. Pod rządami rozporządzenia ogólnego ochrony danych osobowych zaczęliśmy mówić o procesie przetwarzania, ponieważ dane osobowe w poszczególnych zbiorach i tak się między sobą tymi danymi wymieniały. Dane, które zbiór danych osobowych, który nazywamy aktami osobowymi, uczestniczy bowiem w procesie zatrudnienia, czyli jest to proces przetwarzania o nazwie zatrudnienie.
I sam przepływ danych osobowych z akt osobowych do systemów informatycznych, które obsługują, czyli jest to program kadrowo-płacowy, najprościej mówiąc, to w tym wypadku, szanowni Państwo, dochodziło do czasami do utraty zasady rozliczalności. Nie bardzo administrator danych wiedział, gdzie te dane się znajdują w danym momencie. RODO jakby zmieniło całkowicie podejście do danych osobowych. Obecnie dane osobowe, na dane osobowe patrzymy pod kątem procesu przetwarzania. Dla nas istotniejsze jest, że dane osobowe podlegają jakimś przetwarzaniom, jakimś procesom, aniżeli sam fakt, że one występują w jakimś zbiorze. Niemniej jednak zgodnie z RODO definicja zbioru danych osobowych nadal obowiązuje. Zatem musimy pamiętać, że te dane, czy należą do zbioru danych osobowych, czy też są to pojedyncze dane osobowe, one nadal stanowią element jakiegoś zbioru danych osobowych, bądź też nie, ale stanowią również jakiś aspekt, kontekst przetwarzania danych. Czyli dla Państwa, dla tych z Państwa, którzy mają jakieś, powiedzmy, doświadczenie, jeżeli chodzi o administrację publiczną, to wiecie, że są w podmiotach publicznych stosowane normatywy kancelaryjne, a przede wszystkim element normatywu kancelaryjnego, nazwy rzeczowy, jednolity rzeczowy wykaz akt. Czyli dokumenty, które są wytwarzane, albo inaczej sprawy, które są prowadzone przez dany urząd, są przyporządkowywane określonym klasyfikatorom. I często używało się w tych klasyfikatorach takich właśnie nazw rzeczowych. Zresztą jak sama nazwa mówi, rzeczowy wykaz akt, czyli dotyczył rzeczy, a nie tak naprawdę procesu. Więc mieliśmy na przykład w takim popularnym JRWA, czyli jednolitym rzeczowym wykazie akt, klasyfikator 120 i to były akta osobowe. A tak jak Państwu właśnie cały czas opowiadam, te akta osobowe należą do procesu przetwarzania o nazwie zatrudnienie. Zatem owszem, mamy w naszym systemie ochrony danych osobowych akta osobowe, ale one przyporządkowane są do procesu przetwarzania o nazwie zatrudnienie. Zatem można powiedzieć, że zbiór danych osobowych to te fizyczne dane osobowe, które potrafimy gromadzić w formie papierowej, bądź też w formie informatycznej. Czy to będą zatem dyski zawierające jakieś bazy danych, czy kopie tych baz danych, czy to będą pendrive'y, na których będziemy przechowywać kopie chociażby polis. To będą nasze zbiory danych osobowych. Natomiast procesy przetwarzania będą rzeczywiście tymi kontekstami przetwarzania, dla których występuje rzeczywiście jakieś przetwarzanie, o którym znowu mowa w artykule 4 RODO, czyli w naszych definicjach, czyli sam proces zbierania, analizowania, archiwizowania, niszczenia, dopasowywania, łączenia, czyli rzeczywiście tego fizycznego przetwarzania, które jakby tak bardzo naturalnie mamy na myśli. I to jest podstawowy podział. Można powiedzieć tak, nie ma procesu przetwarzania bez zbioru danych i nie ma zbioru danych osobowych bez żadnego procesu przetwarzania. Nawet gdybyśmy stwierdzili, że jesteśmy spadkobiercą jakichś danych osobowych naszego poprzednika, jakiejś instytucji, od której odziedziczyliśmy dokumentację w ramach przekształceń jakichś chociażby własnościowych. W tym momencie, szanowni Państwo, nie robimy z tymi danymi już nic, ponieważ one dotyczą poprzedniego stanu prawnego. Czyli my już tak naprawdę nie mamy z tym nic wspólnego, ale przepisy prawa zobowiązują nas do przechowywania tej dokumentacji, która została wytworzona. Zatem zbiór danych osobowych to będzie na przykład, nazwiemy, dokumentacja poprzedniej firmy. Też ładnie. Natomiast jaki będzie proces przetwarzania? Przechowywanie, archiwizacja. Jakkolwiek sobie nazwiemy, dokumentacji poprzedniej firmy. Czyli zatem mamy ten proces zabezpieczony, jeżeli chodzi o przetwarzanie, o archiwizację, czyli zapewnienie właściwego pomieszczenia, składnicy akt, czy też archiwum, w zależności od tego oczywiście, jaka byłaby to dokumentacja, czyli odpowiednie temperatury, wilgotność, ewentualnie odgrzybianie w archiwum państwowym. To będzie cały czas zabezpieczenie samego procesu przetwarzania, a jednocześnie zabezpieczenie danych osobowych, które znajdują się w tym zbiorze. O, tak to właśnie wygląda, taka różnica, a jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że rzeczywiście to jest tylko odniesienie do rzeczownika i czasownika, można byłoby tak chyba normami językowymi się posłużyć.
Szanowni Państwo, to było ostatnie pytanie w dniu dzisiejszym. Jak zwykle zapraszam do zgłaszania tych pytań, czy za pomocą czatu, czy za pomocą poczty elektronicznej, czy ewentualnie, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze ma pytania teraz, to również jak najbardziej proszę o ich zadawanie. Natomiast jeżeli, Szanowni Państwo, nie ma pytań, bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam oczywiście za tydzień. Miłego dnia, dziękuję, do widzenia.